ハハハハ Wszystkie z tej strony, to... i witam Was w wyzwaniu stu dzieci. Adasia, tak, moi drodzy, wiem, że wieki nie było i przepraszam, ale miałyśmy, wiecie, z Asią te świąteczne serię i w ogóle już na nic innego nie mieliśmy czasu. Później święta, no niestety yy, mój plan, żeby tutaj wyrobić się z Adasiem yy, do Wigilii, yy, nie wypalił. No i nie wypali, ale Adasia skończy tak czy siak. Yy, powiem Wam, że po tej yy, serii z Tosią i Zosią E, trochę się mi się znudziły, ale. Ale okej, okay, myślę, że trochę tutaj e, pogramy. No tak czy się chce Adasia skończyć, już zostało nam chyba dziewiątka dzieci. Dzisiaj powinna nam urodzić mamuśka, znaczy w tym odcinku, e, więc ósemka to już naprawdę nie jest dużo na te stop, prawda? W ogóle możecie zauważyć, że Rosie e, właśnie na święto od Adasia dostała tutaj nowego kompa I stwierdziła, że chciałaby właśnie zacząć nagrywać na YouTubie, tak, pomyślałam, że trochę się tym pobawię, bo tylko wiecie, w tej serii yy, z dodatkiem z Asią yy, się tym bawiłyśmy, a później ja już właściwie nie grałam, dlatego dlatego pomyślałam, że, że właśnie Rosie zostanie youtuberką, poza tym Rosie, jak wiecie, jest wampirzycą no i ona planuje właśnie prowadzić takie Vlogi, filmy o, o właśnie o wampirach, o wampirzem stylu życia i tak dalej. I w ogóle, co się okazało, moi drodzy? Zaglądałam tam do, do Tosi, do Ameryki byliśmy ostatnio. No i okazało się, że w ogóle Tosia jest już dorosła. Ameryka zresztą też, gdzieś mi to w ogóle umknęło. Zapomniałam o tym, że to już pora w sumie. A siostra. Jameson on miał? Kurczę, nie pamiętam. I tak tam pójdziemy, to zobaczymy. Jest nastolatką! I w ogóle, słuchajcie, tam mi się wylosowało, że ona chce być właśnie wampirzycą. No i pisała do Rozji. E, czy, czy by jej w tym nie pomogła. No i Rozji, oczywiście, że bardzo chętnie, jest tym bardziej, że Rosie jeszcze nikogo wampira nie zmieniła. Ja miała tutaj trzy punkty i kupiła mi właśnie tutaj e, tę umiejętność, że może, e, wiecie, przemienić kogoś wampira. E, więc... Mam nadzieję, że to się uda. I tak planuję właśnie wybrać się tam do Tosi i z siostrą, właśnie programę na imię, że wielki tam nie byłam, wybrać się do tego klubu wampirzego. Weźmiemy, może, właśnie, słuchajcie, ze sobą drona i to nagramy, jak ją zmieniamy. Co to byłoby coś, taki film rzucić na YouTube'a, jak się zmienia wampira? No, a za Dasiem oczywiście czekamy, aż urodzi nam kolejna mamuśka. Idzie do nas. Idzie pomóc w przedrabianiu lekcji. Naprawdę, Ades. No popatrz. Nieźle. No chodź, będzie szybciej w sumie. O, no i pięknie. Um, tutaj możesz, mój drogi, objąć czule. Tak. Raz czy ty masz w ogóle jedzenie przy sobie w razie czego? Twoje wampirze, ale będziemy się pożywiać, więc. Więc dobra, no jest 8.36. Hmm. Może to jest trochę za wcześnie? damy mu przysmak, pogadamy z nim trochę. Adaś, a ty? Ty ostatnio tutaj coś rysowałeś sobie, pamiętam. A, to by ten, ten. A. W sumie niech on sobie jest, możesz, możesz to zostawić. Mógłbyś y, cytrę wyprowadzić na spacer? A, Cytra się wyprowadziła na spacer. No, pięknie. O, czekajcie, z kim mogę... Co to za piesek? Sebastian jakiś. Właśnie, bo my mieliśmy znaleźć cytrze. Um, pieska, z którym mogłabym mieć młode. Hmm. Niby ten pies jest. <grym> bo nie wiem. No, ja wiem, że ty chcesz. No. Ja wiem. O, czy w ogóle ty jesteś brudna z tego, co widzę. Dalej, przesmak. I właściwie, właściwie moglibyście iść sobie na długi spacer. O, lecisz tu, Ades? Jest w ogóle dzień psikusa, ale Stąd, nie będę się tym y... zbytnio zajmować, raczej. Tu są jakieś kocurki. Mhm, które też są brudne, bo grzebią tu w tych rybach w ogóle. Jakieś pieska, może uda nam się w końcu znaleźć. Zobaczymy. Ok, Plitark? Hmm. nie, może niekoniecznie plitark. Wypuść? Co, co, co? Nie, nie, nie. My lecimy, słuchajcie, właśnie do e... Tosi. No i jesteśmy. Dlaczego ty, moja droga, się nie przybierzesz w ogóle? Nie ogarniam. Zmień sobie strój. E... Czemu ty tu masz? Znaczy to ubrania? Czy... Ja nie dawałam inne. Ej, o co tu chodzi? Czy ona miała taką inną... Czekajcie chwilę, bo coś mi tu nie pasuje. Okej, okay, już wiem. Po prostu Rosie była wampirem i wiecie... Nie! Chciałam się przywitać. Ale to jest Ada, widzicie? Ada. Chodź. Ona się znała, ale jeszcze ja to była mała tak naprawdę. Także widzicie, to jest Ada. Siostra Jameson miał? Właśnie się mieć do domu, kurczę, bo ty tutaj spłoniesz mi, moja droga. Tu są drzwi? Tak, zapukaj do drzwi. to z tą parasolką. No, szybko, szybko, bo. No, pukaj do drzwi. A Leci z tą parasolem. Proszę wejść, czy jest tutaj jeszcze ktoś? Czy ja Wam już pokazywałam ten domek? No nie. też jest taki całkiem fajny. Nie ma Jamesa. No, i tu był jej. A jest! Tu był jej pokój? Natalie, nie James. A, James jest od Amelki chyba, prawda? Chyba tak, choć. Czemu one mają do poznania go nie się znają? Nie wiem. Okej, okay, no, także pokój niestety już nieaktualny. Bo Ada dorosła. No ale... Teraz gdzie ty jesteś, moja droga? Co to? Jakiś piesek. A to jest ten! Hmm. Wiecie, tu zmyszą o cytrze. <takujesz> tak patrzę na te psy. Co się stało z Adam? A jest tutaj, dobra. Chodź, idziemy z nią pogadać, bo... No bo tutaj... Hmm. Spróbuję. Może nic się nie stanie. Jest podobna w ogóle do Nataniela. Chodź, rozje, chodź, bo tutaj. Ada chce zostać też wam O, mogę, może tak zrobię. O, w ten sposób. Głupiej się. Aha, ty poczekasz, że ona przyjdzie. No, no dobrze. Niech ci będzie. Śpiewaj. <śpiewaj> no to śpiewaj. <śpiewaj> Musiałabyś sobie pokój zmienić. Nie chcę nic <laughs> mówić. Powiem, że dzisiaj tak już serio weszłam i patrzę. Co to się dzieje? Co to, co to jest w ogóle, nie? <laughs> A ona już jest nastolatką nie. No, sakra w ogóle. Chyba wystarczy to wygupię się. No, no jest super. Um, ja bym chciała właśnie y, opowiedzieć ci, jak to wygląda, jeśli chodzi o światło dzienne i wampiry. Tutaj na razie nie. Hmm, możecie tak ogólnie pogadać sobie. Nie ma tu... O, było! Trzeba było dziel się wampirzą wiedzą. Ja bym to chciała. Zaproponuj przemianę. O, proszę. I weszłam właśnie do niej i patrzę, że ona ma tam, żeby być tą, wiecie, tą wielką wampirzycą. I mówię, kurczę, no to Rosie na pewno jej pomoże, prawda? <grywa> Sama tak miała, więc wiecie. Dobra, poznaj jeszcze. O no schlebie i w sumie, że niedługo pójdziemy. szkoda, że nie ma tej Tosi. Ona chyba ma jakąś pracę, bo poszła. Chyba tak. No ale trudno. To co, moja droga? Poprawię jeszcze humor i. Pójdziemy, chociaż tam najlepiej to by było iść wieczorem, tak pod wieczór, tak naprawdę. Ale ja myślę, że idziemy zobaczyć. No okej, okay. jesteśmy. Nie wiem czy pamiętacie to miejsce, tutaj właśnie e, Rosie już była. Czekajcie, czy wy jesteście w grupie? Chwila, chwila, jesteście, okej. Okay. patrzcie na dół. Tutaj był pierwszy raz Rosie, w tej trumnie z Bianką. Co mnie? Mogłam wziąć ją, nie? A no nie. Może na początek y, zamówimy sobie drinka dla grupy. Czy jest tutaj plazmowa Mary? Tak, dokładnie. Na dobry początek. Co prawda jest 14, ale tam przymknijmy na to oko. Kto to w ogóle jest? Co to za ludzie są? Wygląda jak młody Adaś trochę. Nie? O, jest Bianka. Cześć! Właściwie mogą Ciebie sobie wziąć tutaj. Do czego macie. Bianka tu przyszła po tańczyć, widzę. Musimy się przywitać. Proszę, kto tutaj przyszedł? Eliza! Wystrojona normalnie i też przyszła po tańczyć. No, czemu nie. Dobra, dziewczyny, wy mogłybyście się poznać, tak naprawdę. Hmm, czemu tu nie ma jakichś takich? E, I tu jest jeszcze Amelka. No, po cała nasza rodzina przecież, nie? No, bo jakże by inaczej, prawda? Zapytaj, jak minął dzień. W sumie, mogę Ciebie dodać też do grupy, moja droga. Spróbuję uwieść. <grytanie> Dodaj do grupy. Możemy chwilę potańczyć. Dlaczego nie? Może taniec grupowy sobie zrobimy? Dziewczyna. Bianka, gorąca dziewczyna, widzicie? Porozbierana. Te w kurtkach. Ja nie wiem. Aha, coś tu się podziało dziwnego. Nie tańczy mi tutaj teraz. No, patrzcie, no. Zawsze z tym tańcem grupowym są problemy, tak naprawdę. O, chyba teraz się uda. Nie? Lo! Dobra, to zróbmy tańcz razem, po prostu, bo ja już nie tańczę nie tego. Cho, chociaż, chociaż, czekajcie. Może teraz się uda? Zawsze są z tym dobra, uda się. Tylko, że Bianka nie tańczy. dlaczego. To dziewczyny tylko. Ra... Aha, ona tutaj, no, no spoko, może tak być. O! <ślaski> Eliza też tutaj dopinguje. Ciekawe jak kur mamuśka kurde kurde tak jak nam zadzwoni, że urodziła, no, mogłybyście się dziewczyny yy, przebrać tak naprawdę. Wiesz co moja droga, obejmę cię czule i jednak z tej grupy yy, cię usunę, Brisham. dlatego że z Adam, kurczę, byśmy poszły, żeby ją przemienić, nie? Ale to byśmy poszły sobie może gdzieś tak, żeby nas tutaj nikt nie widział. O, może tutaj. Tak, w ten sposób. Jeszcze drona. Czy ja wzięłam tego drona? Słuchajcie, czy ja go ze sobą wzięłam? Super. Ona tu idzie. Ada. Chodź. Chodź tutaj. Nikogo nie ma. Idzie. No dobra, stój, 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 stój. Nie, moja droga, nie. Yy, Rozpocznij nagrywanie. Może zrobię to. O Boże, natanko, tutaj jest. Niech na W ten sposób. Czy to tak się uda? Rozi. No nie, Rozi, gdzie ty idziesz? Jest tutaj Nataniel. <noise> tak, bo on będzie nagrywał ją, a Rozzy też. Rozzy, gdzie ty idziesz? No błagam cię. Chodź tutaj. A. Damy... wam ...pira. Opisuję. Nie, nie! Chodźcie tutaj, obydwie! Dlaczego te się mnie nie słuchają? Ej, i co tu się stało? Dlaczego to już się wyłączyło? Dobra, zrobię tak. Chodź, 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 chodź. Proszę cię. Chodź tutaj. One mnie nie słuchają. A co się stało z dronem? No. Dobra, słuchajcie, może się w końcu uda. Mam nadzieję. Uwaga. Raz się zmienia. Wszystko nagrywamy. Tak. Uwaga, uwaga. Czy to się uda? Dobra. Wszystko nagrywamy. <grytanie> to będzie hit na YouTubie. Mówię wam jak nic. Co? Jak się czujesz? A, dobra, dopiero teraz. A, to czekajcie. O, w ten sposób powinnam zrobić. Dobra. Obos, obos. Okej, okay, chyba się udało. Ale teraz czy ja bym mogła z ciebie wypić plazmy? Skoro już cię zmieniłam, a ciebie zaraz yy, skończę nagrywać. Biedna się, się zmieniać. My się że te stroje, bo nie, nie dopasowałam, wiecie, na wampira, nie? No? No. No i okej. Okay. Bardzo dobrze. Nie dostaliśmy żadnych punktów w ogóle za to wiecie co? Zmieniłyśmy Ade Vampira. To powinno być Powinny być za to punkty. No i dobra. Po jeszcze, a ciebie, mój drogi, wyłączę. Bo pewnie i tak zaraz mi bateria pada. Tak fajnie wygląda. O, No dobra, to już mam. Zostaw, wyłącz to. Amelia, ty tu nie idź, tu nic się nie dzieje. Okej. Okay. Chyba się udało. Czy już to. Skończyłam przecież, halo. Ej! Nie no, skończ! Ja bym go chciała schować do wyposażenia. Czemu nie mogę? Nie, nie, nie. O, no, i schowaj do wyposażenia. Dokładnie tak. Pięknie. U, jakiś duch. No, tutaj jest. No, Taniel. Wiecie co. Ja myślę, że my już sobie stąd pójdziemy, w razie czego, żeby nie było na nas i ja zaraz zobaczę jak tam nasza mamusia, czy ona urodziła, czy nie, kurczę. No okej, okay, wróciłyśmy do domu, tylko że... Ja bym jeszcze ten filmik chciała koniecznie wrzucić. Gdzie jest pokój? Tutaj. Dawaj drona. Dobra, wyjmę. Nie, jeszcze spać nie. Chodź tutaj, moja droga. I... otwórz... teraz tak... kiepska. To były dwa przemiany w wampira, więc w sumie ja nie wiem, który... Ten pierwszy na pewno nie, więc z tego to ja bym usunęła. Co, cytra? Jedna. Aha, no dobra. Teraz... Obejrzyj. To była charyzma, przemiana wampira i przemiana wampira. No i są dwa. I teraz ja nie wiem, który jest który, dlatego... Wrzucimy po prostu obydwa, <grymne> bo nie wiem. Niestety. To w sumie dość długo trwanie. To montowanie i tak dalej. A teś, a ty co ty robisz, moi drogi? Ty masz tu ten miątek jeszcze. Ładny w sumie. Mhm. Tu ze zwierzakami sobie siedzisz. Chodź, zrobisz coś... O, patrz. Wyrzuć zepsute jedzenie. Co wziąłeś? No właśnie. A może tu coś zrobimy sobie? Z rybką. Że co? Co tam było? Wiecie? Ja bym chciała, żebyś to wysłała. Chodź, chociaż ten jeden wyślesz i możesz iść spać, bo ty właściwie też komuś idziesz tak naprawdę. Mało zabawy masz. No i co tu się znowu stało z tym pomnikiem? Chciałam powiedzieć. Nie wiem. Adas, Adas tutaj piści. Dobrze. A Rosie? A Rosie się zobaczyła. Oh my god. Co tu się dzieje? Patrzcie. Patrz tu. No I tak. Tak to właśnie jest z Simsami. Także co, tutaj sobie Adasie zje, Mam nadzieję, że się odbaczy. Jak nie, no to będę musiała ją tutaj. zresetować. Dobra, zresetowałam ją po prostu, bo oczywiście się coś zbaczyła. choć... ona to wysłała, słuchajcie? Nie wiem w końcu. Został wysłany, widzicie? Czyli jednak po prostu coś się zbaczyło. Adaś? Adaś tutaj jeszcze piści. Musimy zająć się tą cytrą, bo. Weź sobie porcję. O, no i pięknie. Dobra. Pokaż Rosie. No ja wiem, że ty byś chciała. W kolejnym odcinku idziemy na poszukiwania partnera dla Cytry. <noise> Żeby mogła mieć szczeniaczki, no bo Skarta chce, ona cały czas chce. Później weźmiesz prysznic i spać. Ada i słuchajcie, ja zaraz zobaczę jak tam nasza mamuśka, czy urodziła, czy nie. No i jeszcze tam oczywiście do niej pójdziemy. Ale co? A twoje nie udało? Całkiem udane. No i okej, okay, dobrze. Zaraz do was wracam. Dobrze, jesteśmy. Słuchajcie, chyba urodziła. Tak, to była ta mamuśka. Stój! E, dobra, zapytanie minął dzień. Ale dzieciaczki, dzieciaczki. Ja już tę jedną stąd wyprowadziłam. Została ta jedna. A to jest nowa, zobaczcie, boże jak ona wymalowana. Wprowadziłam na razie jedną tylko, żeby dzisiaj się z nią postarać o dziecko, jak widzicie, Grace. I to na pewno zrobił Kuba. Yy, ale to Wam pokażę jeszcze w kolejnym odcinku, jak wprowadzę jeszcze dwie małyski. Czy my mamy znowu bliźniaki? Ofelia i Melodia. A taś? Bliźniaki, czyli siódemka nam zostanie. Ja Wam powiem, że on to ostatnio szaleje albo trojaczki, albo bliźniaki normalnie. Masakra! Nie, najpierw idziemy się przywitać z naszymi dziewczynkami. Przytul. I przytul. Bo Ada wie, że mu zostało mało czasu tak naprawdę. I chce się tutaj sprężyć, wiecie. Ale naprawdę, że są bliźniaczki. Super, strasznie się cieszę. No idę już i te. No dobra, to może Adaś nie tul, tylko... Yy, zmień pieluszkę i na karm. No tak, teraz nie będziesz mógł. Tamte, tamte. Zmień pieluszkę! Kobieto, odejdź, jak nie zmieniasz tej pieluchy. Chodź, Adaś. I nakarm. Najpierw obowiązki, a dopiero przyjemności. E, Urocze. Tak. No, bliźniaczki, ale super. Cieszę się. No nie, tu jeszcze jedno dziecko. Chwila. Zmień pieluchę. Simon. Rachunki? A, już, okej. Okay. Ej, ale to miało być urocze. Dolecie. Aha, no tak. No to nie wyszło z naszego uroczego zapoznania. Nic, niestety. Oczaruj ją w takim razie. Kreatywna. Okej. Okay. No, i jak tam? Lepiej? O, no i pięknie. Wręcz róże. Cały dłonie. po flirtuj trochę. Patrzcie, wszystkie strzelacie na te, że tak powiem. Cały czas po prostu. Cały czas. No, Rada z tą taką wprawę, że wiecie. <laughs> że chyba nikt takiej nie ma, nie? <laughs> Tak naprawdę. Walwyglot. I pierwszy pocałunek. Adaś już się wieje, ale wiecie... To w niczym nie przeszkadza. No i pięknie. Lir, nie, 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 Adas. nie, nie, no, nie, chyba sobie żartujesz ze mnie. A ty gdzie tak lecisz, moja droga? Nie, 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 nie poproszę, zostaniesz dziewczyną. Czy tamte jest w tym łóżku, tutaj zaraz zaczną dzieci pewnie płakać na życie. jak zawsze. Tak bara-bara, postaraj się o dziecko, o! Dokładnie. No. <słyska> Musiałam sobie usiąść? Jak przy dzieciach, no, no. No i... Pięknie. Gdzie idziecie? Tutaj. Okay. Śnieg, mróz. No i pięknie, słuchajcie. Super, że w bliźniaczki. No, Rosie, widzicie, zaczyna karierę youtuberki. Przemienia już innych simów wampiry. Także zobaczymy, co z tego będzie. A ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i do w kolejnym. Pa pa!